czasie krótkiej, bardzo rzeczowej rozmowy prosiliśmy o to posiedzenie, aby spokojnie można było omówić harmonogram, dlatego że jest już sezon urlopowy. Marszałek Sejmu udzieliła mi urlopu króciutkiego pomiędzy posiedzeniami. Ja od 5 lat nie brałam urlopu sejmowego. Siedzę tu, jak Państwo widzicie, non stop. Ale to nie o to chodzi. Pan Sekuła zaczął, mimo iż uwzględnił urlop pana, swojego kolegi, pana Neumanna, na mnie zaczął krzyczeć, no, krzyczeć dość głośno, jak ekonom przysłowiowy z batem. Do roboty, uderzał ręką w stół. No był po prostu, można powiedzieć, jego zachowanie było skandaliczne. Ja po prostu nie wytrzymałam, dlatego że uważam, że to już nie pierwszy raz, kiedy pan Sekuła zachowuje się w stosunku do mnie w sposób bardzo obcesowy. On zawsze traktował mnie. Ja myślę, że on w ogóle ma chyba jakiś taki dziwny stosunek do kobiet. Nie chciałabym tego oceniać. Chciałabym bardzo odpocząć właśnie między innymi ze względu na pana Sekułę. Ja po prostu już nie chcę go widzieć na oczy.